dobry, dzień dobry. Poczekaj, czy mi się wydaje, czy już jest półmetek wakacji? Niestety tak, ale pamiętasz, że właśnie z tej okazji ladies robiły Sylwestra. To robimy dzisiaj w Lajku też Sylwestra. Proszę bardzo, to jest sylwestrowa Agnieszka Dzieka. A to Mateusz Szymkowiak. 3, 2, 1, zaczynamy. Gorący przystanek wakacyjnej trasy dwójki, lato, muzyka, zabawa w Augustowie. Z kolei tydzień temu w Koszalinie Rafał Brzozowski zaśpiewał nowy utwór Głośniej. I bardzo mocno trzymamy kciuki za tę premierę. Z wyobraźnią nie zna granic, a talent jest rzeczą absolutnie niezwykłą. Udowadniają to oni, młodzi projektanci, którzy chcą zmienić oblicze polskich, ale też europejskich ulic. Za nami wielkie święto młodej mody, czyli Off Fashion w Kielcach. Wszystkie bulwary, po których dzisiaj spacerujemy, są takim obowiązkowym punktem na letniej mapie stolicy. Oj, tak, można tu odpoczywać, ale też spędzać czas aktywnie. Czas na... Już do tego, że uwielbia żonglować muzycznymi gatunkami. W samym środku wakacji wypuściła nowy singiel zatytułowany Polskie Meksiko, nagrany wspólnie z Lexi. Jest gorący, taneczny i mocno energetowski, a dokładniej Dzika plaża naprzeciwko służyły jako plan zdjęciowy do filmu Miasto 44 Jana Komasy. Nie bez powodu o tym mówimy, dlatego, bo jutro 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. I z tej okazji zapraszamy na wyjątkowy koncert. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki w telewizyjnej jedynce na żywo o 20:45. Z Lajkiem oczywiście koniecznie bądźcie już za tydzień. Do zobaczenia. Pa, pa.